W związku z wysłuchaną dzisiaj rano audycją radiową o napędzie wodorowym i o metodzie pozyskiwania wodoru z wody na drodze elektrolizy, no to tak jak skoro elektroliza jest wywoływana przez energię elektryczną, i skoro energię elektryczną można uzyskać skoro energię elektryczną można uzyskać z tak zwanych źródeł odnawialnych, czyli na przykład z przepływu rzek, z wpływów wodnych, czyli tych przypływów i odpływów morza, energii wiatrowej, która jest jak gdyby napędzana obrotem planety, i jak gdyby pozyskiwanie energii z niej też jak gdyby wpłynie na ruch planety, czyli ją jakoś spowolni. No ale powiedzmy, że jeżeli chcemy żyć na planecie, która i tak się kiedyś zatrzyma, i korzystać z energii, to w tym momencie, gdyby nie było żadnych paliw kopalnych, gdyby wszystko, cały węgiel sobie leżał w ziemi, nigdy nie był wydobywany, ani nigdy nie był transportowany do atmosfery, czyli gdyby atmosfera była zawsze dziewicza i czysta i wyłącznie wytworzona przez rośliny oraz te korale podmorskie, podwodne, to w tym momencie żyjemy na planecie dziczy, w której zwierzęta sobie żyją za ogrodzeniem, bo my musimy się od nich odgrodzić, bo inaczej bez głodu nas zjedzą. Zjedzą cokolwiek, zjedzą inne zwierzę albo nas, także im jest wszystko jedno. Więc w związku z tym, jeżeli się odgrodziliśmy już od zwierząt dzikich żyjących na planecie i żyjemy w dziczej puszczy, dziczym lesie za ogrodzeniem, no, tylko, że tak powiem, udomowione zwierzęta wpuszczamy za ogrodzenie, a za ogrodzeniem potrzebujemy energii do przemieszczania się, do pomocy sobie w pracy. Wtedy, kiedy już jesteśmy słabi i nie dajemy rady, no to mamy mózg i wymyśliliśmy parę technicznych rzeczy, których należy używać, więc w związku z tym dowiedzieliśmy się wielu rzeczy na tej zniszczonej planecie przez tą wiedzę, przez dowiadywanie się, ale powiedzmy, że wiedza została nam dana i że już posiadamy ją. I w tym momencie wiemy, że do elektrolizy wody potrzeba nam energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, więc musielibyśmy wiedzieć, ile energii ze źródeł odnawialnych uzyskujemy globalnie. Uzyskujemy globalnie ileś tam energii odnawialnej, czystej i nie w ogóle nie brudzącej, nie tam trochę nie brudzącej, tylko w ogóle nie brudzącej, bo tam hybrydy to nam to są nieinteresujące, ponieważ zawsze trochę brudzą, a jak już trochę brudzą, to jak trochę brudzą, to już tylko zależy od tego, ile ich jest, bo im więcej ich jest, tym więcej brudzą. I w tym momencie planety się nie powiększy, w związku z tym, jeżeli jest 11 miliardów ludzi, no to, że tak powiedzmy, że byłoby ich dużo mniej, ale tak samo byłoby dużo mniej, jak dużo byłoby samochodów, które by były napędzane energią wodorową, która by była wytwarzana z wodoru, który byłby tworzony przy pomocy elektrolizy z napędzanej, no, energią elektryczną wytworzoną w wiatrach, wpływach i tak dalej. Więc jakbyśmy wiedzieli, ile jest wpływu wiatrów i tak dalej, tej energii elektrycznej wytworzonej w wpływach, wiatrach, no i już w żaden inny sposób, tylko w czysty po prostu, a z rzek jeszcze, bo jeszcze
jak płyną rzeki, no to można też na nich młyn założyć. Czy tam nie młyn, bo to młyn to bezpośrednio do mielenia jedzenia, ale jeżeli chcielibyśmy ją zamieniać jeszcze na energię elektryczną i tą energią elektryczną napędzać czyste, bo jeżdżące za pomocą wodoru wytworzonego przy użyciu tej energii elektrycznej samochody, no to w tym momencie ile by zostało przeznaczone na przejazd jakichś tam pojazdów mechanicznych napędzanych energią wodorową. Ileś by tam się przeznaczyło na tej energii z młynów, krótko mówiąc, czyli zamiast na mielenie zboża, którego i tak nie przeje ta populacja, która by miała istnieć jeszcze i żyć, funkcjonować w tym środowisku odgrodzonym od dzikich zwierząt, no to w tym momencie ile by miało być tej na podstawie tej energii elektrycznej, ile by miało być wytwarzanej energii wodorowej. Czyli ile by mogło być przeznaczone na zamiast mielenia zboża i rodzenie populacji, która i tak, że tak powiem, może się przydać do budowy płotu odgradzającego od tych dzikich zwierząt. No, jeżeli się już nie chce produkować broni i wybijać tych dzikich zwierząt, to powiedzmy odradzamy się za płotem i wtedy za tym płotem no możemy sobie jeździć za tym płotem i poza płoty, no bo możemy jeździć pojazdami, że tak powiem, na tyle opancerzonymi, żeby nas słonie nie zdeptały, albo żeby nas lwy nam za szybę nie wlazły. W tym momencie powiedzmy, że jeździmy tymi samochodami poza tymi pojazdami, poza ogrodzenie, czyli możemy sobie zwiedzać dziką planetę, korzystać z powietrza, które wytwarzają te rośliny i cieszyć się tym czystą atmosferą, która nie jest w żaden sposób skażona. No, tylko tyle, że te samochody są napędzane za pomocą energii elektrycznej wytworzonej na podstawie ruchów rzeki planety i zamienianej na wodór i napędzane ze spalania wodoru, czyli zamiany wodoru w wodę, czyli dołączania do tego wodoru tlenu. No i to jak gdyby to są ilościowe rozrachunki, nie ma tutaj co fantazjować. Można ustalić, jaka by mogła być populacja ludzi, populacja pojazdów, ilość wytwarzanego wodoru na podstawie ilości energii elektrycznej, którą się udaje wytworzyć z źródeł odnawialnych, czyli ruchów planety, ruchów rzek, ruchów wiatrów. No i to już tylko obliczenia zostają.